Dzisiaj mamy piękny dzień. Mam nadzieję, że piękny pokój. No i ja go zaraz zobaczę. No dzień dobry. Dzień dobry. Co, finisz, finisz? No super. No i możemy to sobie tutaj schować, jakby nie było potrzebne, wiesz? No właśnie, bo to tak, wiesz, będą gdzieś dziewczyny wybiegały i co wtedy? Co w ten sposób robimy? Tam podwinąć i to kolega mi przekłada. Zrobić podwójny. Tak, podwójny zrobić, podwinąć. Okej, okay, i co, zakarnisz po zakarnisz, prostu wkładamy? Po prostu przekładamy, tak. I... Tu mamy ten słynny ledon. Lusterko się udało wykorzystać. Zobaczcie, ze starego mebla, starej szafy, rozmontowaliśmy drzwi i stworzyliśmy fajną ścianę, w której się pięknie odbija tutaj cała kompozycja. Krz, 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 krz. No, myślę, że Hania będzie super zadowolona. No i wszyscy zawsze się martwią o te skosy, a tymczasem nie ma nic lepszego, żeby je dobrze wykorzystać. Zobaczcie, ile tu jest miejsca na książki, na zabawki, na zeszyty, na co tylko chcemy. Tutaj skosy wyszły perfekcyjnie. Zobaczmy, jak wygląda szafa. No i znowu te moje ulubione gadżety. Gałki, klamki, uchwyty robią całą robotę, bo niby zwykły, prosty mebel. Duża, fajna, w dobrym kolorze płyta. I zobaczcie, wystarczy jeden wysmakowany, dobry detal. Paluszki lizać. No i proszę, ile mamy miejsca? I to jest zawsze taki fajny moment. Strasznie jestem ciekawa, jak to wszystko wygląda teraz razem. Łóżko, baldachim, szarość, czerń, pióra, fiolet, wrzos. Myślę, że będzie zadowolona. O wilku mowa. Właśnie o tobie myślałem. Co wilku? Dlaczego o wilku? Widzę, jest super. To jest co? I to, że tu jest... Właśnie, ze starej lustro. Szafy. Ze starej szafy, słuchaj. Nie, ale to ekstra. No i popatrz, popatrz, ledonik, jak pięknie. Tu mamy baldachim, jak sobie panienka zażyczyła. No właśnie. Nie? Jest full baldachim. No. No i to jest wykorzystanie z kosów. I zobacz, w ogóle nie zabrała powierzchni. Nie. Kompletnie przestrzeni. Jakie ładne wyszło. No. Bardzo ładne, z tymi gałeczkami tutaj, z tymi pokrętłami wyszło to po prostu pięknie. No, jest takie, wiesz, dziewczyńskie, takie romantyczne, bardzo fajne. No i powiem ci, że to jest naprawdę miejsce teraz piękne. Ja tak sobie usiądę tutaj, daj mi tu usiąść, tu. To mi się podoba, wcale nie, nie, tu, to lustro, które jest tutaj z boku mi się bardzo podoba, wiesz? No, ale zobacz, jaką ona przestrzeń sobie daje. Tak. Tak, to raz, ale wiesz, pióra, to trochę, wszystko, no. Trochę uzależnia się pan. Nawet nie to. Powiedz lustereczko, przecie. Przecie. Bardzo ładnie to wyszło. Bardzo przecie jest to lustereczko. No i oczywiście połączenie tej czarnej ściany z piórami i z tym lustrem, to jest piękne. Czyli można dać czerń i ona może być piękna.